Rodzina 500+, Dobry Start czy Maluch Plus to programy społeczne, które mimo trudnej sytuacji epidemicznej i kryzysu z nią związanego zostały w naszym kraju utrzymane. Do tego dochodzi także realizowane na bieżąco wsparcie dla seniorów w postaci między innymi waloryzacji rent i emerytur, a także zapowiadanego dodatkowego świadczenia 13 i 14 emerytury. Odzew społeczeństwa na tę pomoc jest bardzo pozytywny. Choć nieplanowane miliardy złotych na skutek pandemii musiały natychmiastowo trafić na walkę z COVID-em, wsparcie prospołeczne w postaci licznych programów udało się utrzymać, mówi minister rodziny Marlena Maląg. Nie było nawet jednej rozmowy, że zagrożona jest realizacja programów społecznych, czyli tych programów, które są dedykowane rodzinom z małymi dziećmi, a więc program 500+, Dobry Start, Maluch, czy programów dla seniorów, takich jak waloryzacja, wypłata 13 emerytury, czy w tym roku jednorazowe świadczenie 14 emerytura, które będzie wypłacone w czwartym kwartale. Zadowolenia z rządowego wsparcia nie kryje pani Krystyna Łapińska, która jest już na emeryturze. Wiadomo, że utrzymanie mieszkania, opłaty za lekarstwo, to wszystko wiąże się z dużymi kosztami. Więc jeżeli jakaś dodatkowa gotówka wpłynie, to zawsze człowiek się cieszy. Każda pomoc finansowa jest dla mnie ważna, a tym bardziej, jeżeli to jest 1000 zł. Program Rodzina 500+ ma już 5 lat. Przez ten czas na wypłatę świadczeń przeznaczono zgodnie z informacją resortu ponad 144 miliardy złotych. Wsparcie objęło 6 milionów 600 tysięcy dzieci. Wśród nich są pociechy państwa Grygo. Na początku to świadczenie było dla nas takim wsparciem do codziennego budżetu na naprawdę podstawowe potrzeby, bo byliśmy w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ tylko utrzymywaliśmy się z jednej mojej pensji. Mąż chorował, nie mógł znaleźć, w związku z tym stracił pracę. Dziś, kiedy sytuacja ze zdrowiem pana Marka oraz jego pracą się ustabilizowała, program 500+ pomaga rodzinie państwa Grygo w realizacji i pogłębianiu pasji ich dzieci. Córka ostatnio odkryła w sobie pasję rysowania i więc jakieś specjalistyczne ołówki, gumki, to wszystko wbrew pozorom kosztuje bardzo dużo. Program Rodzina 500+ to inwestycja, akcentuje pan Marek Grygo. To jest inwestycja w dzieci, w ich rozwój, nawet taki intelektualny, jeżeli coś można dziecku kupić, jakieś tam na przykład gry, tak jak żona wspomniała, planszówki czy coś, to dzieci się przez to bardziej rozwijają. Tak samo wszelkie wyjazdy, czy wakacyjne z rodziną, czy jakieś inne. Dzieci się przez to rozwijają, poznają kraj. Także na pewno nie są to pieniądze wyrzucone w błoto czy utopione. Programy społeczne to ogromne wsparcie, jednak na ich poszerzenie nie możemy sobie dzisiaj pozwolić, zauważa ekonomista Marek Zuber. To co jest i nie więcej, i miejmy pełną świadomość, że to są programy zapożyczone pieniądze. Zadłużamy się po to, żeby te pieniądze ludziom dawać, a kiedyś ten dług będzie trzeba oczywiście oddać, trzeba go obsługiwać. Dzisiaj te koszty obsługi są niskie, ale nie wiadomo, co będzie za 5 czy za 7 lat. Także też nie możemy za bardzo w tym kierunku iść. Waloryzacja rent i emerytur, a także pierwsze trzynastki trafiły do seniorów jeszcze przed świętami. Z początkiem kwietnia rozpoczął się także kolejny nabór wniosków o świadczenie 500+ drogą tradycyjną. Swoją deklarację należy zgłosić do końca czerwca tego roku.